Właśnie znajduję się na peronie pierwszym stacji kolejowej Teresin Niepokalanów, a za moimi plecami powstaje nowy tunel pod torami. Jak wygląda ta inwestycja na koniec kwietnia 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Czym Znosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji tutaj z Teresina Niepokalanów, gdzie znajdują się dwa perony. Jeden peron dwukrawędziowy, drugi peron jednokrawędziowy, trzy łącznie tory, natomiast tylko i wyłącznie jeden peron jest aktualnie dostępny dla pociągów, w związku z tym, że trwa budowa tunelu w tym miejscu. I aktualnie jeden tor jest całkowicie zamknięty, w związku z tym, że trwały prace przy właśnie jego budowie w nowej formacji. Dzięki której on się znajduje teraz nad nową konstrukcją tunelu, a właściwie tunel będzie powstawać pod nim. Teraz trzeba zrobić te same prace przy drugim tunelu, ale może najpierw po kolei, o co tu właściwie chodzi, jak będzie wyglądać nowa konstrukcja, kiedy się to wszystko zakończy i taki ogólnie wstęp, jak ta cała inwestycja będzie docelowo wyglądać. A jak widzicie, układ drogowy został już całkowicie zamknięty, jeżeli chodzi o pobliskie ulice. To tak, najważniejsze to, co oczywiście w tym miejscu powstanie, no to oczywiście rzecz jasna nowy tunel. Tunel będzie mieć po jednym pasie w każdym kierunku, będzie mieć 140 metrów długości i będzie mieć ciąg pieszo-rowerowy, a po drugiej stronie będzie mieć sam chodnik. Będą dwa wyloty z jednej i z drugiej strony i z ważnych elementów będzie to, że faktycznie trochę tutaj tych prac jeszcze jest do zrealizowania, jeżeli chodzi o różne przebudowy instalacji podziemnej, więc to faktycznie też musi być w tym miejscu zostać całkowicie wszystko zrealizowane. W ramach tej inwestycji całkowicie też się zmieni układ drogowy w okolicy. Nie będzie aktualnie połączenia ulicy Szymanowskiej z ulicą Warszawską, to zostanie zlikwidowane. Ulica Torowa będzie połączona z Szymanowską z wjazdem bezpośrednio właśnie do tego nowego tunelu. Z kolei ulica, która się ciągnie po stronie północnej stacji, czyli teraz patrzymy po lewej stronie od torów, będzie wydłużona i będzie połączona z nowym biegiem ulic. Natomiast, co ważne, sama rzeczka Teresinka zmieni swoją trasę i teraz będzie trochę inaczej biec i też z tego, co mi się wydaje, kolumna Maryjna będzie musiała być trochę przestawiona, ewentualnie będzie jakoś dookoła niej zakręcać cała ta właśnie rzeczka, która musi być trochę zmieniona trasa jej, w związku z tym, że tunel musi zacząć być budowany w miejscu, gdzie aktualnie ona się znajduje i też po prostu ta rzeczka musi ominąć sam nowy obiekt tunelowy. Więc tak wyglądają te prace. Co ważne, sam tunel ma być też tak wybudowany, aby w przyszłości móc bez jakichś większych problemów dobudować tutaj pozostałe dodatkowe dwa tory, jeżeli kiedykolwiek oczywiście powstaną. Prace rozpoczęły się w tym miejscu 6 lutego, kiedy rozpoczęły się prace z likwidacją starego przejazdu kolejowo-drogowego i w ramach tej budowy nie został wytyczony żaden tymczasowy przejazd w okolicy. Co ważne, sama budowa ma się zakończyć w 2026 roku i jest realizowana przez dwóch inwestorów, przez PKP PLK, jak i również przez sam powiat sochaczewski. Co ważne, PKP PLK tutaj 19,5 miliona netto na ten projekt wykłada, pozostałą część powiat sochaczewski, natomiast sama cała inwestycja kosztuje mniej więcej 42 miliony złotych netto i projekt się ubiega o dofinansowanie ze środków przez Unię Europejską. Przynajmniej takie informacje mamy właśnie z samego lutego. No i jak widzicie, z lotu taka tak to mniej więcej się prezentuje, a teraz zerknijmy sobie z bliska, jak aktualnie wygląda proces zaawansowania. No to oczywiście najważniejsze, co musi być rozpoczęte na początku przy samej budowie, bo mimo wszystko początek budowy to cały czas jest, jeżeli mamy nawet 2 miesiące budowy, to cały czas wszystkie przełożenia, jeżeli chodzi o sieci podziemne, muszą być przełożone, czy też sieci naziemne muszą być poprzekładane w ramach tej inwestycji, ale najważniejsze jest to oczywiście, co się dzieje wzdłuż samych torów, a właściwie same tory. Jeden tor aktualnie jest zamknięty, ten jaśniejszy biały, przynajmniej takie mam informacje, jak tutaj jeszcze byłem już ponad tydzień temu i wtedy faktycznie pociągi jeździły po tym starym torze. Dlaczego tor musiał być zamknięty? A z prostego powodu, żeby po prostu móc wyburzyć stary tor i postawić go na nowej, tymczasowej konstrukcji wiaduktowej. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć tą właśnie rzeczkę, o której wam mówiłem.
czyli Teresinkę, znaczy rzeczkę, kanałek, strumień, nie wiem dokładnie co to jest, ociek wodny, że tak to powiem. Teresinka o tej nazwie w tym miejscu się ciągnie, dajcie mi znać w komentarzach, jak dokładnie to powinien nazywać. Natomiast co ważne, jak widzicie, widać mniej więcej już zarys nowego przebiegu Teresinki. Co ważne, no na wprost tej kapliczki się ciągnie, więc te chyba kapliczkę trzeba nie przestawić. Przynajmniej tak to aktualnie wygląda, chyba że jakoś to wykręcą i ominą. Nie wiem dokładnie, jak to będzie zaplanowane. Ale jak widzicie, no wygląda to trochę nieciekawie. Natomiast sam obiekt ten kolejowy, wracając do niego, no to właśnie już stoi nowy tymczasowy wiadukt, ten cały biały, w białym tłuczniu jest już właśnie nowy tor i teraz będą rozpoczynać się prace przy wyburzeniu starego toru i postawieniu go również na tej tymczasowej konstrukcji wiaduktowej. Tutaj tego nie widać zbytnio, ale zetknąłem sobie na pauzie faktycznie, że jest ta konstrukcja tutaj zamontowana, dzięki czemu będzie można wybudować cały strop tunelu przy utrzymaniu ruchu pociągów po dwóch torach, a później trzeba będzie oczywiście to zmontować i zamontować torowisko kolejowe już na docelowej konstrukcji stropu tunelu. To oczywiście będzie realizowane krok po kroku, więc sobie tutaj jeszcze chwilę popatrzymy, jak to będzie robione, ale dobra informacja jest to taka, że właśnie ruch kolejowy w tym miejscu ma być cały czas utrzymany i raczej nie spodziewajcie się, że na jakiś moment faktycznie to wszystko zostanie jakkolwiek zamknięte. Zerknijmy sobie teraz na projekcie, jak wygląda, jeżeli chodzi o tą pracę. To z tego co widzę, demontaż istniejącej figurki, nowa lokalizacja i figurki zgodnie z wytycznymi klasztoru Niepokalanów ma być przeniesiona w inną lokalizację. Więc w takim razie ona będzie przeniesiona, jeżeli chodzi o tą kapliczkę, w inną lokalizację, a sam właśnie sama rzeka Teresinka, tutaj mi pokazuje w projekcie, jest napisana, że będzie przebiegać w nowej relacji na wprost, jeżeli chodzi o całą trasę. Więc tak to mniej więcej będzie wyglądać, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Całość ma się zakończyć w 2026 roku. Najprawdopodobniej wszystkie prace przy przygotowaniu torowiska zakończą się w najbliższe wakacje. Przynajmniej tak sądzę, że będzie to wyglądać. 2 miesiące teraz trwało przeukładanie jednego toru, a właściwie budowa jednego tymczasowego toru i najprawdopodobniej kolejne 2 miesiące będzie trwać prace przy drugim tymczasowym torze. Więc wygląda to, jak wygląda. No i to było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z Teresina pojawi się za, no, 2 miesiące chciałem powiedzieć, ale ten film jest z kwietnia, więc pojawi się po prostu w czerwcu i wtedy zobaczycie, jak tam dalszy postęp prac wygląda właśnie tutaj w Teresinie. Przynajmniej w czerwcu pojawi się i nagram tą inwestycję. A kiedy film opublikuję, to zresztą zobaczycie. Dzisiaj wieczorem jeszcze powinien się pojawić film z STP Karolin, jutro może w końcu film z jezdni tramwajowej Ananopol, a z mazowieckich inwestycji jeszcze z kwietnia czeka oczywiście wiadukt na granicy Piastowej i Pruszkowa, który cały czas jest nieoddany do użytku dla samochodów, ale dla pieszych i rowerzystów jest już całkowicie gotowy i dostępny. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!